Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim chciałem życzyć Państwu zdrówka i spokoju, bo wyobrażam sobie, że praca, którą Państwo wykonują, jest w tym momencie wyjątkowo trudna. Mam też przyjaciół, nauczycieli, którzy są dosyć zagubieni w tej nowej rzeczywistości. Hmm. Librusowo, internetowo. Takiej w no, pozbawionej tego kontaktu międzyludzkiego, który myślę, że jest gdzieś szalenie istotny dla edukacji. Chciałem troszeczkę opowiedzieć z głowy o, o tym, jak pisałem film Hater i dlaczego to jest w moim poczuciu jakiś film. No, nie wiem, czy ważny, ale może jakie ważne pytania ja próbowałem w nim postawić. Janek Komasa przyszedł do mnie w 2016 roku z takim ogólnym zarysem jakiegoś pomysłu, z taką intuicją, żeby zrobić film właśnie o hejcie i o internetowej manipulacji tymi złymi emocjami. I gdzieś od razu mi się pojawiło mm, takie pytanie o społeczną odpowiedzialność za zjawisko hejtu. I z jednej strony postanowiłem stworzyć taką fabułę, która dotknie tematu nierówności społecznych i tego, w jaki sposób ta nasza, taka odwieczna, ale myślę, że w dzisiejszych czasach szczególnie wyrazista skłonność do hierarchizowania się w ramach społeczeństw, w zależności od różnych rzeczy, ale tak najprościej mówiąc to od kapitału i kulturowego i dosłownego finansowego i tak dalej. Jak ta nasza tendencja wpływa na zjawisko hejtu? Czy jest jakaś korelacja pomiędzy tym, że, no, właśnie, nawet w takich różnych wielkomiejskich gronach szeroko pojętej klasy ON, tak naprawdę otwartej, rzekomo, jesteśmy często bardzo zamknięci na, na wszystkich, którzy z różnych względów nam mogą nie pasować. Więc takiej trochę bolesnej hipokryzji. Myślę, elit, które nie są tak naprawdę otwarte, i pytania o to, jaki jest związek pomiędzy tym brakiem otwartości a zjawiskiem hejtu, które gdzieś naturalnie w wielu krajach staje się właśnie takim elementem wykorzystywanym przez polityków. Którzy manipulują właśnie klasą ludową, tymi, którzy są troszkę bardziej sfrustrowani swoją sytuacją ekonomiczną, lub bardzo sfrustrowani, prawda? I żyją w jakiejś większej niepewności. Więc jedna kwestia, właśnie związana z tą społeczną odpowiedzialnością naszą za hejt, to było to. I to gdzieś próbowałem. Yy, mogą sami Państwo ocenić, oglądając film, czy, czy dobrze, ale jakoś to wyrazić w tym wątku. Yy. Rodziny krasuckich, do której przyjeżdża bohater filmu Tomek, pochodzący z prowincji, gdzieś tak nie do końca się odnajdujący z początku w tej rzeczywistości wielkomiejskiej, a później odnajdujący się w niej doskonale. No a drugi element, który być może jest istotniejszy, nawet bo jest chyba bardziej jednoznaczny, równie ważny był przynajmniej dla mnie podczas pracy, to jest ten temat naszej odpowiedzialności za hejt przemysłowy i za to, jak hejt właśnie został się zjawiskiem takim uprzemysłowionym i mm, usługą, którą można w zasadzie zlecić. I to jest oczywiście, w, dla mnie pisanie tego filmu było swego rodzaju jeszcze takim poruszaniem się w świecie fikcji. Oczywiście inspirowałem się artykułami, udało mi się dotrzeć do jednej osoby, która mi anonimowo powiedziała o tym, jak w ogóle w Polsce m, takie raczkujące, Agencje bazmarketingowe zajmujące się niszczeniem wizerunku funkcjonują. No ale ja tak naprawdę troszeczkę się poruszałem wtedy w, w jakiejś takiej próżni w, i, i składałem tę agencję bazmarketingową przedstawioną w filmie, która zajmuje się właśnie takim przemysłowym hejtem i taką manipulacją. Bardziej z jakiejś inspiracji, intuicji, wyobrażeń pod, pod takich właśnie wynikających z jakiegoś researchu, ale nie nie miałem poczucia, że to jest taka realność w Polsce. No a później, jak to z wieloma zjawiskami i zdarzeniami gdzieś przedstawionymi tymi w filmie, niestety rzeczywistość je bardzo zaktualizowała już po powstaniu filmu, już po zrealizowaniu zdjęć, bo coraz częściej też czytam o, o tego rodzaju zjawiskach także w Polsce. I wydaje mi się, że ten właśnie element był dla mnie ważniejszy niż hejt pojmowany jako nienawiść, bo dla mnie główny bohater filmu hejter, za dużo nie zdradzając Państwu, no ale to nie jest bohater, który zieje mm, nienawiścią w internecie. On tak naprawdę bardzo sprytnie nakręca na siebie obie strony politycznej barykady, które w Polsce uważam, że mają dużo za uszami. W tym naszym plemiennym podziale staliśmy się dosyć plemienni. Oczywiście to nie ma dla mnie może jakiejś takiej prostej symetrii między tymi stronami politycznego sporu, ale na pewno i tu i tu jest dużo hejtu. On jest inny, ale jest i tu i tu. I wydaje mi się, że Tomek jest takim tak naprawdę bardzo sprytnym manipulatorem makiawelicznym, który sam tego hejtu. W sobie nie, nie, nie odczuwa, tylko wie, jak nim manipulować. Wie, jak manipulować tymi, którzy są na ten hejt podatni. I tego się właśnie uczy nie w ramach jakiejś kariery politycznej, tylko w ramach kariery teoretycznie niewinnej, prawda, pracy w social mediach i takiego właśnie tam tworzenia rozmaitych kampanii. To dla klientów komercyjnych z początku, a dopiero później gdzieś przechodzi do tej sfery polityki, która ma, jak wiemy, wyższą stawkę. No i wydaje mi się, że ta też intuicja jest, to nie jest żadne odkrycie Ameryki, ale to mi się wydaje, że coś ważnego, że właśnie postaraliśmy się jakoś w tym filmie z Jankiem i z innymi współtwórcami zwrócić uwagę na to, że, że to zjawisko hejtu, które widzimy w sferze polityki najsilniej, tak naprawdę nie bierze się. Tylko i wyłącznie z tej polityki, tylko z szerszego przyzwolenia na manipulacje yy, negatywnymi emocjami, które tyczy się w ogóle całej naszej komunikacji w dzisiejszych czasach, zapośredniczonej przez social media. I myślę, że w tym sensie jest to jakiś tam może albo wierzchołek góry lodowej, albo taka ostateczna, yy, ostateczny wyraz tego przyzwolenia na hejt, yy, które w ogóle cechuje nasze społeczeństwo. No a tak jeszcze, ponieważ wiem, że się zwracam do Państwa jako do nauczycieli, to mogę jeszcze tylko chyba dodać od siebie, bo często też dostaję takie pytania od swoich byłych nauczycieli, czy co oni mi dali, co wykorzystuję. Ostatnio byłem po prostu w swojej szkole opowiadać akurat o Bożym Ciele Ym, i tam dostałem też takie pytania właśnie o to, w jaki sposób szkoła mi... Pomogła nabrać jakiegoś rodzaju narzędzi, które się później przydają w tej takiej nietypowej pracy, jaką jest praca scenarzysty filmowego. I uświadomiłem sobie, że chyba to, co było najwspanialsze i też może jakoś najprostsze, to to, co ta szkoła rzeczywiście mi dawała, to mm, po prostu oglądanie filmów. I to oglądanie takich filmów, których nawet czasami dzisiaj bym już nie obejrzał, bo mi się wydają za mocne, zbyt jakieś czasem brutalny, czy no takie, taka po prostu naprawdę porządna edukacja filmowa z rozmowami, bez żadnego opindalania się. Hanek, Lars von Trier, no żeśmy z panią Kasią Szymańską, ale także z innymi nauczycielami i nauczycielkami naprawdę sporo z taką kulturą poobcowali i ja wtedy w ogóle nie miałem w planach pracy filmowej Miałem, zresztą nigdy nie miałem jakiegoś takiego marzenia o tym, żeby robić to, co teraz ostatnio robiłem i pewnie jeszcze będę robił ileś lat. Tylko, ale samo to, samo to obcowanie z filmem i właśnie z filmem takie obcowanie, w którym, którego elementem było z jednej strony oglądanie, ale z drugiej strony później bardzo żywa dyskusja, często taka naprawdę ostra na temat tego, co właśnie zobaczyliśmy i co to z nami zrobiło, co to dla nas oznacza i tak dalej. To było takie bardzo naprawdę fajne w wejście w to medium, i myślę, że to jest takie medium, które jest często zaniedbywane w ramach edukacji. Coraz częściej wiem, że są te różne edukacje, znaczy te inicjatywy typu edukacji filmowej, które na szczęście tę lukę bardzo dobrze wypełniają, ale wydaje mi się, że to jest właśnie takie medium, które czasami trochę nie ma swojego miejsca w ramach edukacji, a jednocześnie to przecież dzisiaj właśnie poprzez. Formę filmową, a jeszcze częściej serialową, są, dokonują się różne rewolucje społeczne, czy są poruszane ważne tematy, które naprawdę mm, jakby zmi zmieniają światopoglądy widzów. Więc wydaje mi się, że to jest, jest jakiś taki, może czasami w tym kontrast. Wiem, że w obecnym momencie to nie jest sprawa priorytetowa i naprawdę jeszcze sporo czasu minie, zanim kino stanie się jakoś wysoko, będzie wysoko na liście spraw do ogarnięcia, ale tak skoro miałem powiedzieć o swojej działce, to jeszcze o tym chciałem napomknąć. No to życzę w takim razie zdrówka i siły i mm, też takiego spokoju właśnie w, wobec tej cierpliwości, o, cierpliwości wobec tej sytuacji. Pozdrawiam serdecznie Państwa.